Cześć, witam was w piątym, jakże jubileuszowym odcinku mojego vloga. Pokaż tam pana Piotrka. Dzisiaj robimy materiał związany z tą federacją, z moim pracodawcą, z KSW. Nagrywamy trailer do tego, co będziecie widzieć 16 marca w telewizji, także zapraszam. A więc dzisiaj zobaczycie, jak mniej więcej wygląda zaplecze trailera, jak to wszystko wygląda od strony kuchni. I będziecie mieć też troszeczkę porównania, jak wygląda to już w pełnym rynsztunku, czyli to, co wszystko będzie pokazane przez Federację KSW i przez wszystkie osoby, które się tym zajmują profesjonalnie. Ja jestem tylko tutaj pionkiem, a tutaj jest między innymi boss, no i ty też jesteś boss, a ja jestem tylko... Jesteś aktorem. Ja jestem aktorem na tym dancingu. A tu jest, mam taką fajną górkę zaraz za tym placem zabaw. Myślałem, żeby tam może jakiegoś Rockiego zrobić. Też widzewa nie złamał. Dobra, i tutaj się porozciągaj trochę, wiesz? Możesz sobie tutaj tak, wiesz, na przykład nogę dać. Bo mi zaraz jaja pęczą. No jeszcze. Dobra, możesz sobie tak stanąć między tymi drzewami, wiesz? Tak, żeby było symetrycznie. Możesz sobie tak zrobić, wiesz, tu na przykład na jedną nogę, tak, na drugą, coś takiego, nie? Żeby były... Bo to też twarze dla mnie. Tak, tak. Sobie pobiegnij przodem, w tamtą stronę ja sobie będę za tobą, dobra? Mam biec przodem. W sensie, no. Dobra, tu co? Możemy? Wolno! Tak, tak, no. Trzeba, musimy pójść sobie teraz tam i tam znajdziemy... Jeziorko. Te jeziorko, tak. A jak będziesz wchodził, to tak, żeby cię było widać też, nie? Żeby przynajmniej twarz wystawała. Ale gdzie chodził? Do wody, nie? A tu tak nie ma głęboko, także luz. Jak będziemy nagrywać trailer, to delfinkiem? Tak, tak. Czy na plecach, czy na jedną, jak złapę kaczkę i z powrotem. O, możemy, no. Lecimy. Zrobili walkę z cieniem, wiesz? O, możesz sobie tutaj gdzieś tam na tym równym stanąć i też przodem do mnie teraz, albo tak nawet potem bokiem sobie zrobimy. Teraz sobie podejdziesz, możesz sobie tak rękę na przykład w górę dać, nie? Tak. Na znak sygnał. Ready? Ready. Dawaj. Ale maszyna. Ludzie pomyślą, że jestem niepełnosprawny do końca. Albo że już trochę przyjąłem, a nie przyjąłem za dużo. A więc wpadliśmy sobie tutaj na szybką kawkę, szybko zjeść, z racji tego, że już kontroluję swoją wagę. Zostało nam dwa tygodnie, niespełna dwa tygodnie do walki, więc to wszystko musi być spersonalizowane do ostatniego grama, jeżeli chodzi o sole węglowodane i tak dalej. Skończyliśmy właśnie nagrywkę, jeżeli chodzi o plener. Teraz będą nagrywki na sali u mnie w Anko z MMA, także zapraszam, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A tak z krótkich informacji, co u mnie. Niedawno wróciłem spod Zakopanego, gdzie miałem sposobność i przyjemność prowadzenia jednego z obozów sportowych MMA. Po zakończonym obozie udałem się do Gliwic, gdzie odbywało się KSW Epic. Za chwileczkę zobaczycie przebitki z face to face z Michałem Materlą. A więc KSW Epic, właśnie za chwileczkę zapowiadają mnie w jakże epickiej walce z Michałem Materlą. Także zachęcam do oglądania, do pingowania mnie i obserwowania. Już 16 marca.
A więc zakończyliśmy nagrywki w plenerze. Teraz wybieramy się do sali Ankozema. Tam będziemy nagrywać kolejną część moich przygotowań na tejże sali, a potem będę trenował, ale wy już niestety tego nie zobaczycie z racji taktyki, którą jakby zakładam podczas przygotowań na walce, co będę musiał robić na treningu, ale też na walce. Jak to się mówi, do pierwszego ciosu trafionego albo też nietrafionego jest plan. Czasami jak się go dostaje, ten plan ucieka, a czasami jest tak, że się wszystko układa. Także smacznej kawusi. Jesteśmy właśnie w klubie Ankozema, w moim domu. Jesteśmy przed nagrywaniem traileru, w trakcie nagrywania traileru dla KSW. Rzuć okiem. Będzie dymione? Będzie dymione, będzie pozowane, będzie dobrze. I zobaczcie, jak to wygląda. Szkatuła, przejście w czajnik. Ale najarałeś. Musisz być poważny. Już to 84 kilo? Co? Całe życie. Kilogramów przybywa, masy przybywa. Startowa musi być taka sama. Co z tym zrobić? Nie jej słodyczy. Treningowe coś byśmy sobie porobili, nie? Z kontrolkami albo... Może jakieś manekina będę może poubijać. Coś się udało nagrać, czy nie? To od ciebie zależy, czy się coś udało. No ale nie tutaj. A gdzie? U Piotrka, drugiego. U Piotrka? Myślę, że tak, Piotrze. To czy coś się udało, czy nie? Najlepszy aktor, nie? Także w razie czego pisać do mojego menadżera, jeżeli miałbym gdzieś zagrać w plebanii albo coś, jestem otwarty na wszelkie propozycje. Menadżer to nie ukradłby ci roli? On lubi chyba. Lubi bardziej ode mnie. Myśmy rywalizowali. Duchem się podciągniesz? Nie wiem. Zrobię to pierwszy raz. Nie oszukuj. Przecież miałeś drążki u siebie tam. Obiecasz mi, że KSW to puści, to mogę przez pół godziny starać się podciągać. Wiadomo, z małymi przerwami, ale jeżeli to puści od 1 do 1, to lecę do końca. Wiem, że się nie podciągnie. To jest takie łatwe już teraz. Teraz idziemy w dynamikę, nie w siłę. Coś jeszcze takiego szybszego, jakieś agresywne by się było. Możemy kąpeczkę szarpnąć. Chyba, że tak sztangą będziesz sobie ją, wiesz, szarpał, nie? Będzie bity, będzie płakał, będzie leżał. Co masz na tych rękawicach? Krew mojego oponenta i moją krew. Ostatnią z KSW 88 z Bartoszem Leśko. Stoczyliśmy krwawy i brutalny pojedynek. Pamiątka. Miałem jadać na licytację, ale pan Mateusz Borek mi uciekł i nie chciałem ich zareklamować, ale z czasem na pewno na następnej gali będę oddawał rękawice na cele charytatywne. Thank you.
No to. Uderzyłem przed chwilą. Materla w strachu, ła. Nie. Na pewno nie strach. To będzie czujny. Widać mnie tam? Widzisz mnie? Wszystko? Mamy, no. A to co, czekamy na trening? Coś się udało, trochę się spociłeś. No, tu jest co woda z łazienki też. A, to jak się z Piotrkiem współpracuje? Kurczę, ciężko, nie? Najtrudniejszy zawodnik, poważny. Tak. Czy mówisz, że w Szczecinie ci lepiej? Przynajmniej nie zostałem pobity, nie? Mocny młyn czy coś, że... Królik na treningu. O. Pierdziele, a ja mówię, kto tu super serię nagrywa? Siema. Siema. A więc chciałbym wszystkim bardzo podziękować za ponad już 1000 subskrybentów. Już nauczyłem się tego słowa przez 5 odcinków. Słuchajcie, z racji tego, że pękł 1180 subskrybentów jest dokładnie, mam dla was fajny konkurs. Do wygrania będzie koszulka z mojej walki. Koszulka, z którą wyjdę teraz do oktagonu. Co trzeba zrobić? Trzeba zostawić komentarz pod filmem, dlaczego ty masz mieć tą koszulkę, a nie ktoś inny. Propozycje dowolne, technika dowolna, może być, bo mam paszport Polsatu, bądź whatever, co wam to im się podoba. Najśmieszniejszy, może najgłupszy, o, może w ten sposób, najśmieszniejszy, najgłupszy komentarz wygrywa koszulkę ode mnie, z którą wejdę do oktagonu KS92. To, co dzisiaj zobaczyliście, to jak było to wszystko kręcone, zobaczycie prawdopodobnie w następnym tygodniu, z daty dokładnie nie znam. Link do traileru będzie pozostawiony na dole w komentarzu pod wideo. Przypięty. Komentarz. Jeszcze raz. Link do traileru będzie podpięty pod komentarzem poniżej nagrania, poniżej traileru. Także sprawdzajcie. Nie. A, widzowie, link, bo Piotrek ma problemy. Puścimy wam tutaj bloopersy teraz. Jak to... Powiem tak, generalnie jak mam coś powiedzieć spontanicznie wychodzi, to mam nadzieję dobrze. W miarę dobrze, mam nadzieję, że się to podoba, więc dajcie znać. A jeżeli coś mi pan operator kamerzysta za wami mówi, jest, mam z tym problem, więc teraz oddaję rękę kamerzyście. Widzowie, link do traileru, który dzisiaj nagrywaliśmy, będziecie mieli w przypiętym komentarzu. Jeżeli trailer się pojawi, od razu będziecie mieli link, tak? Tak, tak właśnie, jeden do jeden. Powtarzam i powielam te słowa. Dzięki.